Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zostałem panią dyrektor? Czy można? Dzień dobry. Niech pani ściągnie tą maskę, bo ja się boję, że pani jakieś bakterie ściąga na tą maskę. Jeszcze pani będzie je rozprzestrzeniać. A dlatego, że popełniacie przestępstwo i właśnie nagrywam to przestępstwo. Dzień dobry. Dlaczego moje dziecko nie uczestniczy w lekcjach? Po pierwsze pytanie. Skoro pani zna tak prawo, proszę mi odpowiedzieć. Niech mi pani pokaże COVID-a w chorobach zakaźnych. Nie tego dopisanego do rozporządzenia nielegalnego, tylko to prawdziwe. Na gov.pl. Proszę mi wejść na gov.pl. I proszę jeszcze sprawdzić agencję CDC, na którą się powołujecie, na WHO. 31 grudnia jakie oświadczenie wydali? Że wszystkie testy, które testują się nauczyciele, dzieci, są nielegalne, nieważne, bo nie wykazują czy COVID-a, czy grypy, czy żadnego innego zakażenia. Rozumie to pani? Robicie sobie cyrk ze szkoły, cyrk z nas, rodziców i z dzieci. Ogłupiacie nasze dzieci do potęgi entej, IQ naszych dzieci spada, a wy się kurwa boicie jakichś rozporządzeń i zaleceń? Ja się pytam! Dobrze, proszę nie krzyczeć. Honorata, zadzwoń może do policji. Oczywiście! Czekam także na policję. Jestem na dole, na dworze, bo nie będę wam tu cyrku robił. Odpowiecie za to głowami. Ma pani męża prokuratora? Nie dokształciła się pani w prawie? Najpierw pani mi odpisuje pisemnie, dziękuję za przypomnienie hierarchii, a teraz pani mi mówi, że moje dziecko na kwarantannie ma iść? Jeszcze SMS-em jakimś? Jakaś poczta do mnie dzwoni, że moje dziecko, proszę wybrać jeden, proszę wybrać dwa. Znacie, kurde, kodeks karny? To się nauczycie kodeksu karnego. Nie, to my dzwoniliśmy do sanepidu. Sanepid powiedział, że pani nielegalnie wyłudziła, przetworzyła dane mojego dziecka, nie dość, to jeszcze mojej żony i przekazała pani je do sanepidu. Artykuł 107 UODO i 4 RODO, punkt 12. Proszę się dokształcić. Ja mam tyle do powiedzenia. Moje dziecko ma mieć dzisiaj lekcję. Jeszcze jedno. Proszę wykazać zdalne nauczanie, gdzie jest prawnie uregulowane. Jeżeli mi pani tego nie wykaże, to będzie kolejne zawiadomienie. Na was wszystkich i na nauczyciela, który powiedział mojej córce wczoraj, że tylko przez ciebie muszę do szkoły przychodzić. Moje dziecko jest chore. Żadnej zdalnej nauki nie może mieć. Ja więcej nie będę grzecznie do pani rozmawiał. Rozmawiałem z panią grzecznie raz. Teraz będziecie, kurwa, odpowiadać z kodeksu karnego. Dziękuję, do widzenia. Skończyłem z wami rozmowę. Kiwać głową to wy co możecie. Debili z siebie robicie i robicie... Nie ma pana do normalnego zachowania. Ja jestem normalny. Wie pani co? To wy się normalnie zachowujcie w stosunku do naszych dzieci. I do nas, rodziców. Bo to my was utrzymujemy, a nie wy nas. To ludzie płacą, żebyście mogli tutaj uczestniczyć i to na tą szkołę opłacają. Nie słyszę, bo pan krzyczy. Pan. Zrozumiała pani? Pracodawcą waszym jestem ja i wszyscy rodzice. Do widzenia. Se kurwa marketing upierdolili na szkołę, cwaniaku. Mam nadzieję, że to widzieliście, moi drodzy.